Abrakadabra. Alu, ty czarujesz? Nie, ja czytam. Posłuchaj. W ogóle nie wyglądał na dżina. Tam dżin był olbrzymem. Miał chyba z 5 metrów wzrostu, niebieską skórę i przypominał ducha. Ten, który pojawił się w śmietniku, wyglądał jak starszy ode mnie chłopak z czarnymi włosami, ubrany w jakieś stare łachy. Oto jestem na twoje rozkazy, panie, powiedział i ukłonił mi się. Właśnie dlatego przyszło mi do głowy, że to dżin. W serialu dżin mówił takie rzeczy i spełniał jedno życzenie każdego, kto go wywołał z lampy. Gdy to oglądałem, dobrze wiedziałem, jak wykorzystałbym swoje, ale to było w zeszłym roku, kiedy złamałem nogę i nie mogłem grać w piłkę. Teraz wiele się zmieniło i nie miałem pojęcia, na co się zdecydować.